Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie. Mimo że w dzisiejszej historii mamy toksyczne relacje, problemy z prawem, zarzuty, pobyty w więzieniu, a w końcu nawet ktoś stracił życie, to nie jest to typowa sprawa true crime. Gdy się jednak o niej słucha i czyta, to aż ciężko uwierzyć, że to wszystko wydarzyło się naprawdę. Ta sprawa potwierdza, że należy słuchać swojej intuicji oraz że warto brać pod uwagę zdanie naszych bliskich. Nawet wtedy, gdy wydaje nam się, że trafiliśmy na najlepszego partnera czy partnerkę i czujemy się, jakbyśmy wygrali na loterii. Zazwyczaj ludzie niezaangażowani bezpośrednio w daną relację widzą więcej niż my. Jednak doświadczenie pokazuje, że nie lubimy ich słuchać, jeśli ich opinia nie odpowiada naszej wizji. Zapraszam do wysłuchania historii Johna Meehana, zwanego też Brudnym Johnem, oraz Debry Newell. John urodził się 3 lutego 1959 roku w Kalifornii. Jego ojciec William prowadził kasyno w San Jose i od dziecka przekazywał mu raczej wątpliwe wzorce. Był to bowiem agresywny mężczyzna, który wyłudzał, kradł i oszukiwał. John od małego pomagał w tym ojcu. Razem dokonywali przekrętów ubezpieczeniowych czy wnosili nieprawdziwe zarzuty, starając się wyłudzić pieniądze. Ich popisowym numerem było podrzucanie kawałków szkła do jedzenia w restauracjach i pozywanie później właścicieli tych miejsc o uszczerbek na zdrowiu. John jako nastolatek był też dealerem narkotyków, za co został ostatecznie aresztowany. W 1988 roku chłopak ukończył studia licencjackie na Uniwersytecie w Arizonie i wybrał się na Uniwersytet Prawniczy Dayton School. To właśnie tam zyskał przydomek Brudny John, bo był w stanie poderwać prawie każdą dziewczynę. Miał charyzmę, był przystojny, umiał zręcznie manipulować i kobiety wręcz do niego lgnęły. John miał osobowość narcystyczną. Uważał się za kogoś lepszego i mądrzejszego. Był bardzo pewny siebie i przekonany, że jest w stanie mieć każdą kobietę, jakiej zapragnie. Gdy skończył studia, poznał Tonię Sells, pielęgniarkę anestezjologiczną, z którą wziął ślub w listopadzie 1990 roku. Nikt z rodziny Johna nie pojawił się tego dnia w kościele. John twierdził, że jego rodzice są osobami uzależnionymi i nie chce, aby zniszczyli mu ten wyjątkowy dzień. Tonia pomogła Johnowi dostać się do szkoły pielęgniarskiej i ją ukończyć. Mężczyzna uzyskał więc dyplom pielęgniarza anestezjologicznego i zaczął pracować w szpitalu. Parze urodziły się 2 córki. Po pewnym czasie w małżeństwie Johna i Toni pojawił się jednak kryzys. Kobieta opowiadała później, że John był w stosunku do niej niegrzeczny i źle ją traktował. Dodatkowo zaczął się dziwnie zachowywać, miał straszne wahania nastrojów i był dość upierdliwy. Po 10 latach małżeństwa John oznajmił, że chce rozwodu. Tonia stała się podejrzliwa, uświadomiła sobie, że tak naprawdę nic nie wie o rodzinie i o przeszłości swojego męża. Postanowiła więc skontaktować się z matką Johna, z Dolores. I tak okazało się, że mężczyzna okłamał ją prawie w każdej kwestii. Tonia nie znała nawet jego pełnego imienia, ani nawet prawdziwego wieku. Dowiedziała się również, że John był wcześniej aresztowany za handel narkotykami. Wtedy przyszło jej do głowy, że jego dziwne zachowanie może mieć coś wspólnego właśnie z środkami odurzającymi. Postanowiła przeszukać ich wspólny dom i takim sposobem odkryła, że jej mąż ma romans i co gorsze, że ukrywa cały arsenał środków znieczulających i leków. Wynosił je ze szpitala, w którym pracował. Tonia zgłosiła swoje podejrzenia na policję.
Funkcjonariusze rozpoczęli śledztwo w tej sprawie i po rozmowie z pracownikami szpitala wyszło na jaw, że oni również dostrzegali niepokojące sygnały. Na przykład zdarzyło się, że John wniósł broń na salę operacyjną, czy widziano go, gdy przywłaszczył sobie mocny środek przeciwbólowy, a zamiast niego podał pacjentowi sól fizjologiczną. Po przeszukaniu domu Johna znaleziono 45 opakowań z różnego rodzaju środkami oraz naładowaną broń. Mężczyzna podejrzewał oczywiście, kto na niego doniósł, że była to jego żona Tonia i zaczął jej grozić. Kobieta opowiadała później, że kiedyś przez telefon powiedział jej, żeby cieszyła się czasem, który pozostał jej jeszcze na tej ziemi. W czerwcu 2002 roku John przyznał się do winy, ale zamiast oddać się w ręce policji, postanowił uciec. Znaleziono go nieprzytomnego w hotelu w Michigan, a wokół niego leżały puste opakowania po lekach. Postanowiono wezwać karetkę. Gdy mężczyzna odzyskał przytomność w ambulansie, to ukradł apteczkę z lekami i po prostu wyskoczył z pojazdu. Niedługo potem jednak złapano go ponownie. Został skazany na 6 lat więzienia za stawianie oporu przy aresztowaniu oraz posiadanie narkotyków. W więzieniu spędził tylko 17 miesięcy i został wypuszczony na wolność. Gdy John poznał Debrę Newell, miał 55 lat, kobieta natomiast 59. Debra była elegancką, szanowaną kobietą, która odniosła duży sukces. Kobieta miała swoją własną pracownię zajmującą się projektowaniem wnętrz o nazwie Ambrosia. Firma dynamicznie się rozwijała, miała świetną renomę i przynosiła spore dochody. Debra uwielbiała to, co robiła i bardzo dbała o swoje interesy. I mimo, że jej życie zawodowe układało się naprawdę nieźle, to nie można było tego samego powiedzieć o jej życiu osobistym. Kobieta była 4 razy mężatką, lecz żaden z tych związków nie przetrwał próby czasu. Miała też 4 dzieci, 3 córki oraz syna. Debra dbała o swój wygląd, lubiła drogie kosmetyki i ubrania i zawsze starała się być kobietą z klasą. Jedyne, czego jej brakowało, to odpowiedniego partnera, kogoś, z kim mogłaby dzielić swoje życie. Kobieta postanowiła dać sobie szansę na portalu randkowym i stworzyła profil w aplikacji dla singli w wieku 50+. Gdy John odezwał się do Debry, jego profil od razu przyciągnął jej uwagę. Mężczyzna przedstawiał tam siebie jako rozwiedzionego lekarza, chrześcijanina, który szuka miłości i kogoś, kto zająłby miejsce u jego boku już na dłużej. Miał tam zdjęcia z psami oraz ze swoimi dziećmi i sprawiał wrażenie statecznego mężczyzny twardo stąpającego po ziemi. W październiku 2014 roku John i Debra umówili się na pierwszą randkę w restauracji Houston's. Debra była już wcześniej na kilku randkach, lecz była nimi rozczarowana. Mężczyźni albo wyglądali zupełnie inaczej niż na zdjęciach, albo byli kompletnie skupieni tylko na sobie. I choć John przyszedł na ich spotkanie w shortach, to zrobił na kobiecie bardzo pozytywne wrażenie. Był żywo zainteresowany tym, co Debra mówiła, jej życiem, rodziną, firmą i podkreślał też, jak bardzo kobieta mu imponuje i że jest wspaniała i piękna. Opowiadał jej o swoich doświadczeniach z pracy w Iraku dla Doctors Without Borders i Doctors Without Borders jest to międzynarodowa, prywatna organizacja, która składa się głównie z lekarzy i pracowników służby zdrowia. Jej celem jest dostarczanie opieki medycznej dla tych najbardziej potrzebujących, w tym również na obszarach objętych konfliktami czy obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi. To tak naprawdę zespół wielu projektów, w które może zaangażować się lekarz i może być wysłany w ich ramach w naprawdę różne zakątki świata. John opowiadał Debrze, że praca w Iraku była dla niego traumatycznym przeżyciem. Powiedział jej również, że ma domy w Palm Springs i Newport Beach i że jest rozwiedziony od 16 lat.
Wszystko, co mówił, było oczywiście kompletnie wymyślone, lecz starał się stworzyć określony wizerunek swojej osoby, który zachwyci Debrę. I tak też się stało. Kobieta stwierdziła, że John to idealny partner dla niej. Ułożone życie na odpowiednim poziomie, stabilizacja, kariera lekarza, odchowane dzieci. Bardzo schlebiało jej również jego zainteresowanie i zachwyt jej osobą. Gdy zbliżała się godzina zamknięcia restauracji, Debra zaprosiła Johna na kawę do swojego apartamentu. Mężczyzna jednak odebrał to jako zaproszenie do jej sypialni i gdy kobieta wróciła z łazienki, John leżał już na jej łóżku. Powiedział jej coś w stylu, ale to cudowne uczucie tu leżeć jest tak miękko i przyjemnie. Na co ona odpowiedziała, no daj spokój, to tylko materac. Potem jednak okazało się, dlaczego mężczyźnie było tam aż tak wygodnie. Bo zaledwie 2 dni wcześniej wyszedł z więzienia. Debra postawiła jednak sprawę jasno, że do niczego między nimi nie dojdzie i niezadowolony John musiał opuścić mieszkanie. Kobieta była rozczarowana. Pomyślała, że trafiła na mężczyznę, który chciał ją tylko wykorzystać. Lecz następnego dnia John zadzwonił, przeprosił ją i poprosił o jeszcze jedną szansę, którą oczywiście dostał. Para zaczęła się regularnie spotykać i spędzać ze sobą mnóstwo czasu. Ich znajomość cały czas się rozwijała. Już po 3 randkach John powiedział Debrze, że się w niej zakochał i że chciałby ją poślubić. Kobieta także była nim bardzo zauroczona. Co dziwne, John praktycznie cały czas miał na sobie ubranie medyczne. Czasami widać było, że jest ono zużyte i brudne. Nawet gdy pewnego razu Debra zaprosiła go na formalną imprezę charytatywną, to mężczyzna pojawił się tam właśnie w uniformie, twierdząc, że przedłużył mu się zabieg i nie miał czasu, aby wrócić do domu i się przebrać. Kobieta jednak zdawała się na to nie zważać. John na wszystko miał zawsze logiczne wytłumaczenie, więc niczego nie kwestionowała. Z biegiem czasu jej nowy partner zaczął pojawiać się w jej apartamencie coraz częściej. Kobieta mieszkała wtedy ze swoją 24-letnią córką, Jacqueline. Dziewczyna była szczera, otwarta i wprost mówiła, gdy coś jej się nie podobało, a nie podobał jej się właśnie John. Pierwsze, na co zwróciła uwagę, to ten niechlujny uniform. Twierdziła, że mężczyzna wygląda w nim jak bezdomny nieudacznik. Później zaczął jej przeszkadzać sposób, w jaki mężczyzna zachowywał się w ich domu. Jej zdaniem wydawało się, jakby John skanował wszystkie wartościowe rzeczy, które się tam znajdowały. Był też bardzo zainteresowany zawartością sejfu, w którym Debra trzymała wszystkie swoje luksusowe i designerskie torebki. Jacqueline jednak zawsze krytykowała chłopaków swojej mamy, więc Debra nie przejęła się zbytnio tym, że jej nowy wybranek również nie przypadł do gustu córce. Doszło do tego, że Jacqueline powiedziała matce, że nie chce w ogóle widywać Johna, bo jej zdaniem coś jest z nim nie tak i zachowuje się bardzo dziwnie. Debra i John postanowili wtedy zamieszkać razem i wynajęli dom za $6,500 na miesiąc na Balboa Island w Newport Beach. Debra zapłaciła $80,000 za cały rok z góry, a nazwisko Johna nie znalazło się nawet w dokumentach, bo mężczyzna twierdził, że ma jakieś problemy podatkowe i na razie nie może widnieć jako najemca. Debra oczywiście ten fakt ukryła przed swoimi dziećmi, bo wiedziała, że ją za to skrytykują. Nie rozumiała, dlaczego Jacqueline nie polubiła jej nowego partnera. W jej oczach John traktował ją wyjątkowo. Troszczył się o nią, robił jej rano kawę, chodził po zakupy, przynosił kwiaty, doceniał ją, chodził z nią na wizyty lekarskie, a nawet nosił jej torebkę w miejscach publicznych. W związku z tym, że zbliżało się święto dziękczynienia, Debra postanowiła zaprosić swoją najmłodszą córkę, Terę, aby poznała Johna.
Liczyła na to, że dziewczyna, która miała o wiele łagodniejszy charakter niż Jacqueline, nie będzie miała problemów z dogadaniem się z Johnem. Tera odwiedziła ich już w nowym domu, akurat gdy się przeprowadzali. John był dla dziewczyny bardzo chłodny, złośliwy, zdawkowy i niemiły. Nie wydawał się być w ogóle zainteresowany jej osobą ani poznaniem jej. Debra nie powiedziała córce, że John z nią zamieszkał. Utrzymywała, że nadal tylko się spotykają. Tara jednak dość szybko zorientowała się, że matka ją okłamała. Rzeczy Johna były bowiem w całym domu, a on sam spędzał tam większość czasu grając w Call of Duty. Gdy Tara rozpakowywała swoją walizkę, w szafie znalazła rzeczy Johna, a wśród nich jego dyplom pielęgniarza anestezjologicznego. Dziewczyna postanowiła porozmawiać więc z matką i Johnem i zapytała, dlaczego Debra ją okłamała odnośnie ich wspólnego zamieszkania oraz pokazała certyfikat, który znalazła. Jej zdaniem ten dokument podważał wersję Johna odnośnie tego, że jest lekarzem. Mężczyzna stwierdził jednak, że ma doktorat, dlatego posługuje się tytułem doktora, a do tego ma zaawansowany trening z anestezjologii. John, gdy tylko dowiedział się, że Tara grzebała w jego rzeczach, bardzo się zdenerwował, krzyczał na nią i powiedział jej, że to okropne, że dziewczyna nie chce szczęścia swojej własnej matki i dąży do rozbicia ich związku. Debra nie broniła córki, nie wiedziała, co ma zrobić. Tara była ogromnie rozczarowana. Powiedziała matce, że przedkłada związek nad swoje własne dzieci. John później starał się pocieszyć Debrę. Twierdził, że jej córki zachowują się, jakby zależało im tylko na pieniądzach, a nie na jej szczęściu. Co ciekawe, Debra nie protestowała. Po wszystkich nieprzyjemnościach, jakie przyniosły spotkania z Johnem, Tara mocno ograniczyła kontakt z matką i przez jakiś czas w ogóle się do niej nie odzywała. W święto dziękczynienia na obiedzie pojawiła się mama Debry, Arlene, której jako jedynej John bardzo przypadł do gustu. Jednak kobieta zawsze miała dość specyficzne i dziwne podejście do swoich zięciów. Debra miała bowiem siostrę, Cindy. W 1984 roku, gdy kobieta była w trakcie rozwodu ze swoim mężem Billim, mężczyzna postrzelił ją prosto w głowę podczas kłótni. Potem sam strzelił sobie w brzuch i zadzwonił na pogotowie. Niestety Cindy zmarła, lecz rana postrzałowa na brzuchu Billego nie była na tyle poważna i mężczyzna przeżył. Został później oskarżony o morderstwo swojej żony. Co dziwne i dość zastanawiające, właśnie matka Cindy i Debry, Arlene, stanęła po stronie zięcia i go broniła, a nawet starała się ukazać swoją własną córkę w negatywnym świetle w czasie procesu. Zeznawała po stronie obrony i utrzymywała, że Billy na pewno miał jedynie zły moment i że chwilowo może był niepoczytalny, kiedy postrzelił i w rezultacie zabił jej córkę. Jej zeznania spowodowały, że mężczyźnie postawiono jedynie zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Billy przyznał się do winy i został skazany zaledwie na 5 lat więzienia, a na wolność wyszedł już po 2 latach i 9 miesiącach. Dni mijały. Debra i John zadomowili się w nowym miejscu. Nadal spędzali dużo czasu razem i wszystko wydawało się być w porządku. Debra wymieniła nawet mężczyźnie całą garderobę, bo wszystkie jego ubrania były zniszczone. A on sam twierdził, że lepsze ciuchy ukradli mu w Iraku. W grudniu, gdy para znała się niecałe 2 miesiące, podczas podróży biznesowej Debry do Las Vegas, John do niej dołączył i przekonał ją, aby się pobrali. Niedługo później miało miejsce dość dziwne zdarzenie. Mianowicie, gdy para pewnej niedzieli wróciła z kościoła, zastała we własnej kuchni obcą kobietę. Miała ona mokre włosy, była ubrana cała na biało, w dodatku w ubrania Debry, a w rękach trzymała Biblię.
Na początku Debra się przestraszyła, potem stwierdziła jednak, że to pewnie jakaś bezdomna kobieta, która przypadkiem weszła do ich domu. John natomiast natychmiast doskoczył do nieznajomej, przyłożył jej głowę do blatu kuchennego, a ręce założył z tyłu na plecach. Następnie krzyknął do żony, aby zadzwoniła na policję. Z perspektywy czasu bierze się pod uwagę, że to wszystko mogło być zaplanowane i zaaranżowane właśnie przez Johna, żeby nastraszyć Debrę i żeby przekonać ją do zainstalowania w domu kamer. Teoretycznie głównie właśnie dla jej bezpieczeństwa. Później John miał stały dostęp do systemu monitoringu w ich mieszkaniu. Dla Johna w relacjach zawsze najważniejsze było przejęcie kontroli. Debra wspomina, że raz gdy była w podróży służbowej, mąż zadzwonił do niej z pytaniem, gdzie jest, by potem wyrecytować jej dokładną lokalizację i zasugerować, że powinna niedługo zatankować. Wyglądało na to, że mężczyzna śledził nie tylko każdy ruch Debry na kamerach, ale również lokalizację jej telefonu. Któregoś razu Debra postanowiła odwrócić rolę i sprawdziła na kamerach, co robi jej mąż, gdy nie ma jej w domu. Zobaczyła wtedy, jak John najpierw wychodzi z mieszkania w swoim uniformie, aby za chwilę wrócić i położyć się spać. Gdy go o to zapytała, odpowiedział, że po wyjściu otrzymał ze szpitala wiadomość, że zabieg został odwołany, bo wszystkie jego wymówki zawsze były w miarę sensowne. Debrę zastanawiały też leki mężczyzny, bo posiadał ich całkiem sporo. John utrzymywał, że przez wypadek z udziałem helikoptera w Iraku ma problem z plecami i dlatego musi przyjmować czasem silniejsze środki. Twierdził nawet, że w Iraku był zmuszony zabić kilku ludzi. W międzyczasie natomiast Jacqueline i Tara postanowiły na własną rękę znaleźć dowody na to, że John nie jest tym, za kogo się podaje. Dziewczynom wydawało się dziwne, że mężczyzna nie ma własnego auta. Dodatkowo, skoro twierdził, że jest w posiadaniu dwóch domów, to dlaczego para nie przeprowadziła się do jednego z nich, tylko wynajęła coś zupełnie nowego? Jacqueline zamontowała w samochodzie Johna lokalizator GPS. Z tras, które mężczyzna odbywał, wynikało, że rzeczywiście odwiedza kilka klinik, jednak zdaniem córek John był uzależniony od leków i w jakiś sposób właśnie w tamtych miejscach wchodził w ich posiadanie. Do osób, którym John zaczął wydawać się podejrzany, dołączył również siostrzeniec Debry, a syn jej tragicznie zmarłej siostry, Shad. Na początku bardzo lubił Johna, choć również zauważał dziwne szczegóły, jak na przykład nieodłączny uniform. Jednak to rozmowa z Johnem na temat córki Debry, Jacqueline, zmieniła jego postrzeganie ich związku. John bowiem powiedział Shadowi wtedy, że mógłby się pozbyć dziewczyny z odległości 1000 metrów. Debra siedziała razem z nimi w pokoju i na tę uwagę męża zaczęła się śmiać. Nie wydawało się, żeby wzięła wypowiedź Johna na poważnie, jednak Shada cała ta rozmowa zmroziła. Postanowił wówczas odezwać się do córek Debry. Dziewczyny w tamtym czasie wynajęły już prywatnego detektywa, aby przyjrzał się Johnowi dokładnie. I już pierwsze informacje przez niego pozyskane przyniosły sporo rewelacji. Okazało się, że John ogłosił upadłość, że nigdy nie był doktorem, że kilkanaście adresów na terenie różnych stanów Indiany, Arizony, Ohio, Tennessee oraz Kalifornii przypisane były właśnie do niego. Jednym z tych adresów było więzienie w Orange County. Ostatni trop prowadził do przyczepy kempingowej na obszarze pustyni w Riverside County. Shad postanowił skontaktować się z osobą mieszkającą w tamtym miejscu. Dowiedział się, że była to kobieta, z którą John był wcześniej w związku, jednak pewnego dnia po prostu zniknął. Shad ostatecznie zdecydował się zadzwonić do Debry. Powiedział jej, że zwyczajnie się o nią martwi, że stracił swoją mamę i nie chce, żeby coś złego spotkało również ją. Wtedy też po raz pierwszy zasugerował jej, że John kłamie.
Spytał Debry, co by zrobiła, jeśli on byłby w stanie udowodnić, że John zamiast w Iraku był w więzieniu. I cóż, Debra odpowiedziała, że nawet jeśli to prawda, to ją to nie interesuje, bo go kocha. W marcu 2015 roku do ich domu przyszła korespondencja zaadresowana do Johna, którą Debra postanowiła otworzyć. Był to list z więzienia i gdy tylko kobieta zaczęła go czytać, John pojawił się zupełnie znikąd i wyrwał go z rąk kobiety. John miał pretensje i krzyczał, że Debra nie miała prawa go otwierać. Gdy jednak kobieta zapytała go o więźnia, który wysłał mu ten list, to John stwierdził, że prowadzi taką korespondencję w ramach działalności charytatywnej. Lecz to była tylko kropla, która przelała czarę goryczy. Następnego dnia, gdy John wybrał się na zakupy, Debra zaczęła szukać odpowiedzi na nurtujące ją pytania w jego gabinecie. Znalazła dokumenty, które potwierdzały, że John stracił prawo wykonywania zawodu pielęgniarza z uwagi na jego uzależnienie od środków przeciwbólowych, że był w więzieniu, że jest naciągaczem, który oszukał, okradł i nękał wiele kobiet. Jak zręcznym manipulatorem był John, idealnie obrazują wypowiedzi kobiet, z którymi się spotykał. He was very sweet. He treated me well. I saw no signs in the beginning. John was amazing. I mean, it could be yellow and he would tell me that it was purple and I would believe it. There were other single girls where I worked as pretty or prettier, and I think it was very calculated that he chose me. So I called Tanya. She said he had a drug problem. She said he was crazy. She told me everything that I should have believed, everything I should have listened to, and I didn't. Then one day I got a phone call from a woman who lived in Newport Beach. She said, "Are you dating John Meehan?" And I said, "Yes, I am. We've been dating for quite a while." She had told me that John's a drug addict and he's also lost his nursing license. I chose to believe John. Co wydało się Debrze znajome? Wiele z tych kobiet John poznał na portalach randkowych, gdzie udawał lekarza. Wśród nich była 48-letnia kobieta z Laguna Beach, która po operacji mózgu obudziła się w szpitalu, gdy John stał nad jej łóżkiem, twierdząc, że jest jej anestezjologiem. Wkrótce potem zaczęli się spotykać. W pewnym momencie John próbował przekonać ją, aby przelała wszystkie swoje pieniądze na jego konto, argumentując to tym, że stamtąd nie zabierze ich jej mąż, z którym kobieta była w separacji. Gdy odmówiła, wysłał jej intymne zdjęcia do członków jej rodziny i zaczął ją szantażować. John miał na swoim koncie kilkanaście zakazów zbliżania się. Podczas okresu, gdy jeszcze spotykał się z Debrą, a jeszcze przed ich ślubem, otrzymał kolejne 3, a następne 3 kobiety o niego wnioskowały. John miał kilka kart ubezpieczenia społecznego na różne nazwiska. Do jego aresztowania ostatecznie doprowadziło jednak odnalezienie u niego broni, amunicji, buteleczki cyjanku oraz 8 kapsułek z cyjankiem. Gdy John oczekiwał na proces, zaproponował też jednemu z więźniów $10,000 za osobę za zabicie 2 detektywów prowadzących jego sprawę oraz 5 świadków. W papierach określano go jako brudny John. Wtedy do Debry dotarło, że jej życie oraz życie członków jej rodziny może być w niebezpieczeństwie, że ma do czynienia z niebezpiecznym człowiekiem i wszyscy wokół mieli rację. Kobieta zatrudniła prywatnego detektywa, który miał jej pomóc wydostać się z tej sytuacji w bezpieczny dla niej sposób. Przedyskutowała również sprawę ze swoim prawnikiem oraz dopilnowała, żeby w razie jej śmierci wszystkie pieniądze otrzymały jej dzieci. Początkowo w relacjach z Johnem zachowywała się, jakby nic się nie stało. Dopiero gdy po kilku dniach mężczyzna zgłosił się do szpitala z powodu bólu pleców, Debra z pomocą rodziny wyprowadziła się z domu. Gdy wynosili rzeczy, znaleźli więcej dziwnych papierów, które należały do Johna,
Były tam zapisane nazwy broni, kody, numery telefonów, w tym numery do więźniów, numery kart płatniczych, jednak najciekawsze były chyba wydruki opinii na temat Johna ze strony datingpsychos.com, czyli umawiając się z psycholami. Na jego temat można było tam znaleźć kilka stron. Debra napisała Johnowi, że to koniec i zmiana w jego podejściu była natychmiastowa. Mężczyzna nawet nie próbował załagodzić sytuacji, od razu zaczął jej grozić. Pisał, że zabierze jej połowę majątku, że ma rodzinę w mafii, która chętnie się Debrą zajmie i potem jeszcze przez długi czas wysyłał jej wiadomości. Później już tylko błagał, żeby odwiedziła go w szpitalu. I wiecie co? Kobieta do niego wróciła. Obecnie tłumaczy to w ten sposób, że John był w posiadaniu zbyt wielu informacji na jej temat, miał dostęp do jej kont i że po prostu musiała to zakończyć w inny sposób. Dodaje również, że dla niej przysięga małżeńska mimo wszystko znaczyła bardzo dużo i czuła się winna, że opuściła męża. John tłumaczył Debrze, że zataił te negatywne szczegóły z jego życia, powiedział, że inaczej kobieta nigdy nie dałaby mu szansy, że chciał jej zaimponować. Pozostałe zarzuty natomiast zrzucił na karb uzależnienia i prosił, aby kobieta pomogła mu z niego wyjść. Oczywiście wszyscy z jej bliskiego otoczenia byli zaskoczeni i zdenerwowani jej decyzją, więc raczej trzymali dystans. Ponad pół roku później John nie pozwalał już Debrze nawet kontaktować się ze swoimi dziećmi. Kiedyś przyłapał kobietę na tym, jak próbowała spotkać się z Jacqueline. Powiedział jej wtedy, że jeśli jeszcze raz się to powtórzy, to wrzuci jej córkę do oceanu. Gdy mężczyzna odkrył, że Debra opłaca kurs pośrednika w obrocie nieruchomościami właśnie dla Jacqueline, wpadł w szał. Nie tylko nakazał od razu wstrzymać te płatności, ale zadzwonił do szkoły i oczernił dziewczynę. Zaczął również wysyłać Jacqueline SMS-y z groźbami i ją śledzić. Gdy dziewczyna wysłała mu kiedyś w odpowiedzi zdjęcie odchodów, to podziałało to na Johna jak płachta na byka. Wysłał jej wówczas wiadomość, że jej mama nie chce mieć z nią nic wspólnego i że ją to zabije, oraz że jakby skoczyła z wysokiego budynku, to by go to bardzo ucieszyło. W końcu Debra była już tak przerażona i bezsilna, że wystąpiła o unieważnienie małżeństwa i zaczęła zbierać gotówkę na ucieczkę. John jednak znalazł te pieniądze i zrobił jej awanturę. Kobieta tak się bała, że po prostu wyszła z domu i już do niego nie wróciła. Zatrzymała się u swojej córki Jacqueline, bo dziewczyna mieszkała w budynku, który był wręcz naszpikowany kamerami. John oczywiście wysyłał żonie wiadomości z groźbami, lecz gdy Debra wystąpiła z wnioskiem o zakaz zbliżania się, to został on odrzucony. John mieszkał bowiem wówczas w jednym z domów Debry w Nevadzie i właśnie z uwagi na to, że mężczyzna znajdował się w zupełnie innym stanie oraz nie było wtedy bezpośredniego zagrożenia życia kobiety, to zakaz zbliżania się nie został jej przyznany. W czerwcu 2016 roku Debra przyjechała do pracy swoim nowym Jaguarem, który jednak niedługo później został skradziony. Samochód odnaleziono zaledwie kilka przecznic dalej, był podpalony. Na kamerach z monitoringu można było zobaczyć, jak John kradnie to auto, jednak w związku z tym, że para nadal była małżeństwem i wóz prawnie należał również do mężczyzny, to policja nie była w stanie postawić mu żadnych zarzutów. 20 sierpnia 2016 roku Tera, najmłodsza córka Debry, została zaatakowana na parkingu przed swoim domem. Gdy wróciła z pracy, zaparkowała samochód i z niego wyszła, John pojawił się praktycznie znikąd, trzymając w ręku nóż. Początkowo próbował wepchnąć kobietę z powrotem do auta, jednak Tera zaczęła krzyczeć. Kiedy John próbował ją uciszyć i położył rękę na jej ustach, dziewczyna z całej siły go ugryzła. Szamotali się chwilę, aż oboje wylądowali na ziemi. Tera leżała na plecach, a John cały czas próbował dosięgnąć ją nożem.
Dziewczyna miała wtedy na sobie kalosze i po prostu kopała na oślep, aż udało jej się wytrącić nóż z ręki Johna. Spadł on tak, że znalazł się praktycznie obok niej. Niewiele myśląc, dziewczyna zaczęła się bronić. Ugodziła mężczyznę 13 razy. Jeden z ciosów był prosto w oko. Świadkowie zdarzenia zawiadomili policję i pogotowie. John nadal miał wyczuwalny puls i próbowano go uratować. Tera opowiadała później, że pierwsza myśl, jaka przyszła jej do głowy, była taka, że musi zadzwonić do swojej mamy. Getting that call and listening to Tara, it's so surreal. You're hearing your daughter call saying that she killed your husband. And you're like, what? What are you talking about? She said, I killed John, I killed John. I'm so sorry. And I said, it's okay, it's okay. Where are you? Are you okay? And all I remember is just rushing to get there. W samochodzie Johna policjanci znaleźli taśmę klejącą, zastrzyki z testosteronu, opaski zaciskowe, noże i paszport. Doszli do wniosku, że mężczyzna planował porwać Terę i prawdopodobnie wywieźć ją z kraju. John był przez kilka dni podłączony do aparatury podtrzymującej życie, lecz decyzją jego siostry ostatecznie został odłączony. Mężczyzna zmarł 4 dni po przyjęciu do szpitala, miał wtedy 57 lat. Ciało Johna zostało skremowane, nie odbyła się żadna ceremonia pogrzebowa. Gdy już po śmierci Johna, Debra weszła do domu, w którym mężczyzna mieszkał po tym, jak od niego odeszła, zastała straszny bałagan. Na podłodze leżały śmieci, papiery, no tak naprawdę wszystko, co się da. Debra i jej dzieci strasznie przeżyły całą tę sytuację. U Tery został zdiagnozowany zespół stresu pourazowego. Jej zdaniem w chwili obecnej jest już o wiele lepiej, ale nie może też powiedzieć, że jest w pełni w porządku. I'm not gonna lie, when I saw that picture, I still feel guilty of killing him. Even though I know what I did was right, but I still took another person's life. Obecnie Debra mieszka w Nevadzie. W 2017 roku założyła tam firmę Ambrosia Home, którą musiała stworzyć od podstaw. Kobieta do tej pory czuje się winna i stara się działać na rzecz ofiar przemocy domowej. Fabularyzowana wersja tej historii została przedstawiona przez Netflix oraz Bravo TV i powstał również wieloodcinkowy, bardzo szczegółowy podcast, który opracował dziennikarz Los Angeles Times po rozmowach z wieloma osobami, które były bezpośrednio zaangażowane w tę sprawę. I to już wszystkie fakty, które przygotowałam dla Was odnośnie tej sprawy. Dzięki, że jesteście i dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się ciepło. Pa!